Telewizja w Polsce.pl, Maciej Wolny, witam państwa serdecznie. Dzisiaj nasze gorące pytanie będzie dotyczyło tego, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, bo co chwilę słyszymy o kolejnych przypadkach utonięć, kolejnych tragediach. No a teraz raz, że temperatura daje nam się we znaki, no i przyjemnie jest wypocząć, rzeczywiście schłodzić się w tej wodzie. No a dwa, że mamy sezon urlopowy, wyjeżdżamy na wakacje, wymarzone wakacje, często korzystając czy to z jezior, czy to z rzek, czy też z morza. Ale ważne, żeby korzystać bezpiecznie, żeby do takich tragedii nie dochodziło. O tych sprawach, o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, w wodzie, porozmawiam z moimi państwa gośćmi. Pani podkomisarz Kinga Czerwińska, oficer prasowy Komisariatu Rzecznego Policji. Witam serdecznie, kłaniam się. Oraz pan Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Również się kłaniam, panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Od początku kwietnia, drodzy państwo, bieżącego roku policja odnotowała ponad 160 utonięć, tak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ratownicy i policja apelują o ostrożność nad wodą, jednak właśnie wciąż dochodzi do tragedii, o których już tutaj na początku mówiłem. W sobotę 9-latka wypadła z łodzi podczas pływania na jeziorze Dąbie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się uratować dziecka. Tego samego dnia utonął 25-latek z Gdańska, który postanowił się schłodzić w jeziorze Pile w Bornem Sulinowie. Jego ciało wydobyto z wody. Po blisko 3-godzinnej akcji poszukiwawczej w Warszawie odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, którzy utonęli w jeziorku Czerniakowskim. I tak te przykłady możemy mnożyć, tych tragicznych sytuacji z udziałem człowieka i z udziałem wody możemy wymieniać bez liku. Co jest najczęstszą przyczyną utonięć, pani podkomisarz? Moim zdaniem jest to brawura. Osoby podchodzą do wody zupełnie, można powiedzieć, bezmyślnie. Pływając na pływalni w ciągu roku mają zupełnie inne warunki, a podchodząc do jeziora, rzeki czy morza spotykają się z zupełnie innymi wartościami, innymi realiami. Ta woda jest zupełnie inna niż na pływalni. O tym trzeba pamiętać, to jest żywioł. Dlatego powinniśmy z szacunkiem podchodzić do wody i trzymać się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Panie prezesie, co pana zdaniem jest najczęstszą przyczyną takich wypadków, takich tragedii, do których dochodzi? Czy to przy udziale jeziora, rzeki, czy też morza, przy udziale wody po prostu? No, w brawurze już pani podkomisarz powiedziała, alkohol. Alkohol musimy wspomnieć, bo niestety jest to bardzo częsty przypadek, że w wyniku użycia alkoholu wychodzą do wody, wtedy wychodzi brak wyobraźni. To jest to coś, co musimy włączyć sobie w momencie zbliżania się do wody, wchodzenia na jednostki pływające. Trzeba sobie po prostu wyobrazić, że to jest bardzo, bardzo okropne żywioł. Woda, my nie jesteśmy jako ludzie przystosowani do tego, żeby pod tą wodą przebywać. Musimy wiedzieć, że nasz aparat oddechowy musi się znaleźć na powierzchni wody. W związku z tym tak musimy działać i tak się zabezpieczyć, żebyśmy mogli zawsze oddychać, nawet jeśli się nas wody nie spodziewamy. Myślę, że też ważne jest to, żebyśmy nie tylko myśleli o sobie, ale też o naszych bliskich czy przyjaciołach, z którymi wypoczywamy nad taką wodą, żebyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, bo często wtedy, kiedy dochodzi do tej tragedii, kiedy widzimy, że ktoś znika pod tą wodą, macha już rękoma, woła o pomoc, a często po prostu nie da się też o tą pomoc zawołać, bo krztusimy się wodą, no wtedy często jest już za późno, więc powinniśmy być nawet podczas takiego wypoczynku, wydaje mi się, czujni, włączać myślenie. Co jeszcze, pani podkomisarz, co jeszcze można by było włączyć do tego takiego, nie wiem, zestawu porad, żeby bezpiecznie nad tą wodą wypoczywać, żeby ten urlop, na który się wybieramy, żeby ten czas spędzony nad jeziorem na przykład spędzić bezpiecznie i miło potem ten czas wspominać? No tak, urlop nie zwalnia nas od myślenia, od przewidywania niebezpieczeństw i myślę, że tutaj każdy może chwilę pomyśleć, co się może wydarzyć, gdy zrobię jakąś rzecz nie do końca przemyślaną, więc na przykład gwałtowne schładzanie się, czyli wskakiwanie po opalaniu, długotrwałym opalaniu do wody, skakanie w miejscach na główkę niesprawdzonych, nie pytawszy wcześniej
innych, czy ratownika, czy to jest odpowiednie miejsce, nie sprawdziwszy miejsca, w którym będziemy skakać. Więc jest dużo rzeczy, na które mamy bezpośredni wpływ, bo nie będę tu wspominać o różnego rodzaju chorobach, które w trakcie wypoczynku mogą dać o sobie znać i mogą też również być przyczyną utonięć. Często też za bardzo chyba wierzymy we własne umiejętności, porywamy się na takie wyzwania, nie wiem, żeby przepłynąć jezioro, czy też dopłynąć do połowy tego jeziora i wrócić, bo my damy przecież sobie radę, bo my świetnie pływamy. Okazuje się potem jednak, że woda nas pokonuje i że może dojść w takiej sytuacji do tragedii. Często zdarza się tak też, że na przykład kładziemy się na tym dmuchanym materacu wodnym, smarujemy się olejkiem i się opalamy, gdzieś tam dryfując sobie na wodzie. W pewnym momencie okazuje się, że na przykład jesteśmy właśnie na środku jeziora albo gdzieś nas fale morskie porwały daleko od brzegu, no i pojawia się problem, a jeszcze większy problem pojawia się wtedy, kiedy do takiej wody, no nie daj Boże, spadniemy nagrzani, rozgrzani tym słońcem. Panie prezesie, jak takich sytuacji unikać? Czy to jest tylko kwestia głowy człowieka, który jest za to odpowiedzialny, za siebie samego, czy może też kwestia tego, gdzie wypoczywamy? Może powinny być to tylko takie miejsca strzeżone, pilnowane przez ratowników, chociażby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego? I myślę, że też ważne pytanie, czy właśnie możemy wierzyć na 100% we własne umiejętności, czy może jednak zasada ograniczonego zaufania do nas samych i do wody zawsze powinna obowiązywać? Absolutnie ograniczona powinna być zaufanie do wody. Wyobraźmy sobie taką sytuację, proszę państwa, że znajdujemy się nad brzegiem przepaści 15 metrów, 20 metrów w dół i osoba w alkoholu albo dziecko, gdyby się zbliżała do takiej przepaści, każdy normalny człowiek by zareagował, złapałby za rękę, nie pozwoliłby zrobić kroku naprzód. A my mamy do czynienia z dokładnie taką przepaścią, tylko wypełnioną wodą. Tego sobie musimy zdać sprawę, że jeżeli jesteśmy na plaży i widzimy, że ktoś kopnął, do końca świadomy tego, co robi dziecko albo człowiek, jakieś nieprzemyślane rzeczy, zareagujmy. Zwróćmy uwagę, zawiadomimy służby ratunkowe. Jeśli chodzi o te miejsca, gdzie powinniśmy korzystać z kąpieli, absolutnie to są te miejsca, które my zalecamy od lat. Czyli to te miejsca, gdzie są ratownicy wodni. Organizowane kąpieliska, gdzie możemy w każdej chwili liczyć na pomoc ratowników. I to też są miejsca, szczególnie w tej strefie dla osób nieumiejących pływać, w tej strefie płytkiej, gdzie możemy korzystać z różnego rodzaju tak zwanych dmuchanych zabawek, tego, żeby sobie żyć, żeby popływać. Teraz dmuchany, taki służący do spania w namiocie, nie jest absolutnie jednostką pływającą. Pamiętajmy o tym, że on może być nieszczelny, możemy tracić powietrze. Przypalanie się przez dłuższy czas na takim matracu i pozwolenie na to, żeby nas wiatr, fala gdzieś zniosła dalej, co grozi właśnie takim niekontrolowanym wpadnięciem do wody, że w bezpośredni sposób do tego. Właśnie tutaj wiele tych sytuacji, które mogą nam zagrozić, o wielu rzeczach powinniśmy myśleć. Pan prezes już wspomniał o osobach, które nie potrafią pływać. I ja, pani podkomisarz, chcę panią też dopytać o to, co wtedy robić, kiedy nie potrafimy pływać albo nie wierzymy kompletnie w swoje umiejętności, a wręcz boimy się wody, ale z drugiej strony, nie wiem, znajomi nas namawiają, no wejdź, zobacz, jak będzie fajnie, ochłodzisz się i tak dalej, i tak dalej. Co wtedy robić? Czy możemy bezpiecznie do tej wody wchodzić, kiedy nie potrafimy pływać? Na co należy zwrócić uwagę? I czy na przykład możemy wtedy wsiąść, nie wiem, do łódki, do motorówki, czy do pontonu? Bo taka sytuacja też chyba ze Słowacji, ja tutaj taki przykład widziałem, dwóch chyba 20-letnich piłkarzy utonęło, wypadając z pontonu, nie potrafili pływać, a nie mieli chyba też na sobie kamizelek takich ratunkowych. Pani podkomisarz, jak podchodzić do wody, kiedy nie potrafimy pływać? No właśnie, osoby, które nie potrafią pływać albo słabo pływają, powinny przede wszystkim korzystać z miejsc strzeżonych. Jeżeli chodzi o kąpiel, wtedy kąpielisko ma wyznaczone strefy. Odpowiednią strefą do pływania będzie pierwsza strefa, czyli dla osób nie potrafiących pływać. W takim miejscu głębokość jest na tyle bezpieczna,
że będą mogli swobodnie zażywać chłodu wody. Natomiast jeżeli pływam na jakimkolwiek sprzęcie, a nie potrafimy pływać, niech to nawet będzie dmuchana kaczka czy łabądek, powinniśmy wtedy nałożyć kamizelkę. Osoby, które nie potrafią pływać, powinny nakładać kamizelki o nazwie ratunkowe, czyli takie, które w wodzie pozwolą nam obrócić się twarzą do góry, nawet jeżeli będziemy nieprzytomni. To są kamizelki z kołnierzami, bardziej zabudowane i tylko w takich kamizelkach powinniśmy poruszać się, żeglówkach, kajakach, motorówkach. Tutaj jeszcze chcę przywołać sytuację, jeżeli o motorówkach mowa, tej tragedii na jeziorze Dąbie. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym i nieudzielenia pomocy mimo możliwości jej udzielenia bez narażenia siebie bądź kogoś innego usłyszał sternik łodzi motorowej, która w sobotę przewróciła się właśnie na jeziorze Dąbie. W wypadku, przypomnę, zginęła 10-letnia dziewczynka, która uwięziona została w kabinie przewróconej łodzi. Zdaje się, że cała sytuacja to przykład właśnie tej niepotrzebnej brawury, o której już na samym początku naszej rozmowy wspominaliśmy, przecenienia swoich umiejętności przy dobrych warunkach pogodowych. Sytuacja, która skończyła się tragicznie. Panie prezesie, jak właśnie zabezpieczyć się podczas takiego podróżowania, na przykład na motorówce, gdzie jednak te prędkości są dosyć spore? No i właśnie taka nieuwaga, chwila nieuwagi, zbyt wysoka ta prędkość, zbyt duża prędkość i, nie wiem, ostry skręt, przewrócenie tej łódki. Co wtedy, kiedy znajdujemy się właśnie pod samą łódką? Jeszcze mamy na sobie kamizelkę ratunkową, która uniemożliwia nam zanurzenie się pod wodą i wypłynięcie spod tej łódki. Jakie tutaj mogą być możliwości ratunku? Na pewno musimy pamiętać o tym, aby na łodziach motorowych czy łodziach żaglowych nie dopuszczać do tego, aby dzieci przebywały w kabinie. Mieliśmy przykład 2 tygodnie temu na Rzeczonarek, który nie ma jeziora Zeszyńskiego, gdzie dwoje dzieci przebywało w kabinie, a łódź zaczęła się palić. I po to tylko, żeby te dzieci uratować, pani została na pokładzie, pokorzyła się bardzo. Wyciągnęła je z tej kabiny i wrzuciła do wody, potem, po czym sama wskoczyła. Gdyby dzieci były na zewnątrz, czyli w tak zwanym kokpicie, no to wtedy sytuacja byłaby prostsza i zdecydowanie szybciej by można było zareagować. Nie znam tego przypadku szczegółowo, jeśli chodzi o jezioro Dąbie, natomiast tam należy podejrzewać, że to dziecko było po prostu w kabinie, w kamizelce asekuracyjnej czy ratunkowej. Ale teraz pytanie, dlaczego w kamizelce? Jeżeli my mówimy, że pogoda była dobra, nic się nie działo tam na tym jeziorze, jeśli chodzi o pogodę, no to sternik, czyli dowódca, kapitan tej jednostki pływającej, zarządził, żeby to dziecko było w kamizelce, widocznie może z powodu, że nie potrafiło pływać. Co do późniejszych przyczyn czy działań, trudno cokolwiek się wypowiadać, no prokurator, że tak powiem, podejmie decyzję, wyświetli tą całą sytuację. Natomiast nie jest rzeczą prostą, zapewniam państwa, dla kogoś, kto nie jest wykwalifikowanym ratownikiem wodnym, w momencie, kiedy jednostka pływająca, czy to jest łódź motorowa, czy to jest łódź żaglowa, zrobi tak zwanego grzyba, czyli pływa do góry dnem, żeby zanurkować pod tą jednostkę, a szczególnie przy jednostkach żeglowych mamy do czynienia jeszcze z żeglami, z dużą ilością lin, które tam pływają, i wydobyć kogoś na powierzchnię wody. Ratownicy to trenują, ratownicy potrafią to zrobić. Nie wiem, jaki będzie finał tej sprawy, ale należy również na to. W tym momencie mamy finał naszego programu. Drodzy państwo, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za te rady, które też od państwa usłyszeliśmy w trakcie rozmowy. Pani podkomisarz Kinga Czerwińska, oficer prasowy Komisariatu Rzecznego Policji oraz Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie państwu za rozmowę. Życzę dobrego dnia. A państwa, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żeby oczywiście pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl, ale też apeluję o rozsądek. Rozsądek szczególnie w tym okresie wakacyjnym, rozsądek, kiedy wypoczywamy nad wodą, aby zwrócić uwagę na siebie, na swoje bezpieczeństwo, ale też bezpieczeństwo osób w naszym pobliżu, tak żebyśmy mogli w miły sposób wspominać nasz urlop, a żeby nie skończyło się to tragedią. Dziękuję, do zobaczenia. Dobrego dnia dla państwa.